Wilno-Warszawa i jedno wspólne sprawa. Ponad 2000 osób pikietowało pod Pałacem Prezydenckim, domagając się zaprzestania dyskryminacji szkół mniejszości narodowych. Nowa redakcja ustawy o oświacie wzbudza u Polaków ogromny niepokój, bo doprowadzi do zamknięcia ponad połowy ze 120 działających na Litwie szkół polskich. Ja to, że o nas, bez nas i uszczęśliwianie na sile nie jest dobre, tylko pytanie, czy tyle lat nikt nas nie słyszy, więc pytanie, czy dzisiaj nas usłyszą? Polacy po może paru dziesiątków lat już w ogóle zanikną na Wileńszczyźnie, bo rodzice, wiedząc o tym, że nauczanie będzie odbywać się w języku litewskim, no oczywiste, że oddadzą dzieci do litewskich szkół. Kilka godzin polskiego to nic nie zmieni. Oczywiście, że każdy człowiek ma prawo wyboru i ludzie różnych narodowości, w tym również Polacy, mogą decydować, do jakiej szkoły swoje dziecko oddać, skoro rodzice postanowili, że dziecko będzie uczyło się w szkole polskiej, więc należy wszystkie warunki stworzyć, by mogło uczyć się w języku ojczystym. Koronnym argumentem strony litewskiej za przymusowym nauczaniem części przedmiotów po litewsku jest rzekomo niedostateczna znajomość języka litewskiego wśród maturzystów polskich szkół na Litwie. To jest totalna bzdura, to jest mydlenie oczu, to jest fasada, to jest kłamstwo, to jest mało tego, to jest skrętactwo bezczelne, zachowanie się i wmawianie komuś, powtarzanie kłamstwa 1000 razy staje się niejako prawdą w oczach Litwinów. Szczycę się tym, że skończyłem polską szkołę, bo naprawdę wiem więcej niż jakiś uczeń z litewskiej szkoły. Znam różne kultury, rosyjską, angielską, polską, litewską. Bardziej widzę szeroko świat. Wszystkim od szkolnictwa wszystko i zależy, że jeżeli zaniknie szkolnictwo, z tym będzie problema i polskość zacznie przepadać. Przed rokiem na studia dostało się ponad 80% polskich maturzystów, co przekroczyło nawet średnią krajową. Znam dobrze język litewski, bez problemu się obracam. Ci, którzy kończą teraz, mają jeszcze lepsze warunki niż to było za nas, ponieważ i sam sposób wykładania języka litewskiego i wszechobecność litewskiego, wtedy to był język też rosyjski, powoduje to, że moi następcy znają jeszcze lepiej język litewski. Biorąc pod uwagę, że młodzież litewska, polska młodzież na Litwie wstępuje na wyższe uczelnie, powiedzmy częściej niż to robią sami Litwini, nie ma żadnej potrzeby, żeby wprowadzać jakiekolwiek zmiany w systemie edukacji. Dzieci pani Bożeny są maturzystami polskich szkół i z powodzeniem kończą litewskie uczelnie. Pani Bożena jest na wiecu, bo nie zgadza się z litewskimi zarzutami. Są o wiele lepiej przygotowane, bo oboje składali język państwowy. Oboje mieli 99%, czyli 99 punktów z litewskiego. Czyli to jest absurd, te wszystkie namowy, że musi być w języku państwowym. Po prostu rozumiem, są przygotowani specjaliści Litwini, muszą być zatrudnieni w jakichś szkołach. Chcą udowodnić nam, że my nie jesteśmy Polakami, a jesteśmy Litwinami. No, myślę, że to jest absolutna taka nieprawda. Jeśli ja myślę, czuję po polsku, więc ja jestem Polakiem. Czuję się im i chcę, żeby moje dzieci się uczyły w języku polskim. Pikieta pod Pałacem Prezydenckim jest gestem rozpaczy litewskich Polaków. Władze od lat nie uwzględniają żądań, a sytuacja polskich szkół, jak i ogólnie całej społeczności polskiej na Litwie, z roku na rok tylko się pogarsza. Władze litewskie po prostu się przyczyniają do tego, że wśród ludności również to narasta, ta arogancja. Narasta i narasta taki nieprzyjaźń, niechęć do siebie. Aczkolwiek no, zawsze żyliśmy tutaj w zgodzie. Jeżeli na Litwie do chwili obecnej mieliśmy te polskie szkoły, uczyliśmy się w języku polskim wszystkich przedmiotów i przecież my nie prosimy o te zmiany. To jest od góry narzucane przez stronę litewską.